dobry, nazywam się Andrzej Koniuk, będę jednym z trenerów na szkoleniu Oszacowanie wartości spółki. Drugim będę ja, nazywam się Dominik Jaworski. Będziemy sobie zadawać pytania w obszarze właśnie wyceny przedsięwzięcia i będziemy sobie oczywiście na nie odpowiadać. Mamy łącznie 30 lat doświadczenia w finansach, czego w finansach przedsiębiorstw 20 lat. Jest to o tyle istotne, bo trzeba być drobiazgowym i skrupulatnym w myśleniu nawet finansowym, bo ono dość mocno różni się od wycen sporządzanych metodą księgową, czy w ogóle od działania księgowego. I reprezentujemy firmę TechMind, dlatego postaramy się wydobyć wartość Twojego przedsiębiorstwa na szkoleniu i odpowiedzieć na pytania. Czy zastanawiałeś się, dlaczego jeden Twój kolega sprzedał firmę za X, a inny, pomimo tego, że ma bardzo podobną firmę według Ciebie, nie potrafi sprzedać za wartość dużo niższą? Dlaczego w jednej transakcji współczynnik ARPU będzie fundamentalną wartością, innych nie będzie brane pod uwagę przez inwestora? Dobry plan to podstawa genialnej improwizacji, a mówię to, mam świadomość, że szkolenie jest zjawiskiem dynamicznym, w sensie uczestnicy mają jakieś pytania, mają swoje jakieś bolączki, jakieś rozterki, pewnie zastanawiają się, co wpływa, jakie są nośniki wartości, dlatego chcielibyśmy to dokładnie omówić. Pierwsza rzecz, jaką się zajmiemy, pierwszą rzeczą będzie właśnie wycena, czego się po niej spodziewać. Załóżmy, zamawiasz taką wycenę i dostajesz pewną wartość. Co ona oznacza? Czy ta wartość jest precyzyjnie określona, według jakich metod i czy potrzeba Ci naprawdę takiej precyzyjnej odpowiedzi? Bo właśnie też, dla kogo ta wycena jest stworzona, dla strony kupującej czy dla sprzedającej? I dlaczego te wartości potrafią się tak znacznie od siebie różnić, pomimo tych samych danych? Są pewne mity w obszarze wycen. Przysłuchując się rozmowom, słyszymy pewne rzeczy, że o, ten sprzedał dlatego, bo pewnie miał tylu uczestników. Potem następuje zdziwienie, jeżeli się okazuje, że gdzieś tam przyczyna była zupełnie inna. Będziemy sobie mówić o tych mitach, jakie funkcjonują i jak też je rozbijać. Czy zastanawiałeś się, ile wynosi współczynnik inflacji na dzień dzisiejszy? Jaka jest inflacja rzeczywista? I jaki on ma wpływ na wycenę Twojej firmy? Czy zastanawiałeś się, ile przeznaczyć na reinwestycje uzyskanych zysków, żeby utrzymać podobny poziom wzrostu, jaki był dotychczas w Twojej firmie? W jaki sposób pokazać najbardziej przejrzyste dane z punktu widzenia inwestora? Jaki cel prowadzonej przez Ciebie działalności, jaki ona będzie miała wpływ, jaki cel będzie miał wpływ na również na wycenę? Dokładnie, bo każda działalność ma pewien swój cel. Powinniśmy mieć pewną celowość, bo to przekłada się na działania operacyjne, a te z kolei przenoszą się na wycenę. Dlatego będziemy się zastanawiać, w jaki sposób mierzyć potencjał firmy na danym terenie, jak oceniać udział rynkowy, jak zobaczyć, czy ten model biznesowy, który został przyjęty, jest trwały i na ile on odpowiada temu inwestorowi, który się zgłosił bądź szuka jakiegoś obiektu do przejęcia, byśmy tak powiedzieli, tak? No bo właśnie, zyskowność, płynność, zadłużenie, sprawność firmy to cztery podstawowe czynniki. Jest również szereg pomniejszych, które też mówimy sobie na szkoleniu. I będziemy opowiadać, jakie są nośniki wartości firmy w zależności od etapu jej rozwoju i celu prowadzonej działalności. Jak przetransponować sprawozdanie księgowe, sprawozdanie finansowe dla inwestora. Zdajemy sobie sprawę, że dla części osób te zagadnienia mogą być łatwe, dla części osób mogą się spotykać z tym po raz pierwszy, dlatego będzie to szkolenie, które jest dwudniowe, ale czterogodzinne w ramach jednego dnia, będzie przedzielone pewnym czasem do namysłu, pewnym zestawem refleksji i pytań, na które warto sobie zadać na które warto poszukać odpowiedzi w międzyczasie. O szczegółach będzie mówił Grzegorz Szeliga, będzie z Wami o tym rozmawiał, który termin byłby najlepszy, co można zrobić jeszcze przed końcem roku, co wpłynie właśnie na wartość firmy w roku kolejnym. Natomiast w drugim dniu szkoleniowym, oczywiście zaczniemy od podsumowania tego pierwszego dnia, natomiast w drugim dniu szkoleniowym skupimy się stricte na praktyce, czyli oszacowaniu wartości Twojej firmy trzema metodami, porównawczą, księgową, dochodową. Natomiast co najważniejsze, opowiemy sobie stricte o tych wycenach na przykładzie. I tu widzimy przykładowy wykres jednej i tej samej firmy, która na przestrzeni kilku lat
w zależności od tej metody wyceny, widzimy ilości, które się pojawiają na ekranie. Jak bardzo one potrafią być do siebie różne, powiemy, od czego to zależy. Zdajemy sobie również sprawę, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, że część osób może się zastanawiać, czy to szkolenie w ogóle jest potrzebne, albo czy jaką wiedzę finansową i księgową powinienem mieć, żeby coś z niego wynieść. Dlatego postanowiliśmy sporządzić pewną ankietę, nazwijmy to na potrzeby diagnostyczne. Macie po lewej stronie QR kod, odnośnik do tej ankiety i mamy oczywiście link skrócony. Chodzi o to, żebyście mogli zobaczyć i może nie tyle, jakie obszary będą tam poruszane, bo o tym powiedzieliśmy sobie teraz, ale jakiej trochę wiedzy potrzebujemy. Oczywiście kierujemy to szkolenie dla właścicieli. Wiemy, że większość właścicieli ma swoich ludzi od finansów, dlatego będziemy mówić o rzeczach językiem prostym, ale nie prostackim. Dlatego co chcemy powiedzieć, to oczywiście zapraszamy. Ja nazywam się Andrzej Koniuk, będę jednym z trenerów. Ja nazywam się Dominik Jaworski i serdecznie zapraszam na nasze szkolenie. Do zobaczenia. Do zobaczenia.